kłótnia ze starym zaliczona, także idziemy korzystać z pogody. A taka woróweczka? Taki, ale dobra bita śmietana. Czuć, że robią sami. Wszystkie kwiatki musisz zerwać po drodze. Ja chcę sobie to wylosować. Kiedy ja losu z porzeczką. O, Olivia, gdzie jedziesz? Nie wiem, czy to tylko u nas jest tak drogo. Bo tutaj jest taki konkretny, duży psa. Bardzo szybko. Cześć, dzień dobry, my witamy się z samochodu. Zostało nam już jakieś 50 km do Karpacza. Kłótnia ze starym zaliczona, pogoda przepiękna, więc zapowiada się naprawdę ciekawy dzień. I jak sprawdzaliśmy pogodę, to miało padać, a tak ładnie świeci słonko i nie ma żadnej chmurki nad nami, także... Chmurka jest tylko nad twoją głową. No właśnie, słyszycie. To jest taki vibe, więc będzie to na pewno ciekawy dzień. No, chcesz jeszcze coś powiedzieć? Że nie mamy 50, tylko 39 km. No to 39, ale i tak będziemy jechać prawie godzinę. 45 minut. Skoro ty jesteś taki mądry, to może ja ciebie pokażę. Nie, bo ja prywatny samochód, nie mogę się rozpraszać. Pewnie mi tylko zepsujesz nagranie, bo będziecie słabo słychać. No, także jedziemy. Jedziemy w pierwszej... Do Karpacza. Tak, o, tam chłopaki z tyłu. W pierwszej kolejności jedziemy oczywiście na wizytę. A później chyba podjedziemy. A później podjedziemy sobie do centrum i pochodzimy trochę. Także jedziemy! Tu jeszcze Mikołaj z chrupkami. Tak, Mikołaj, jedziesz? Tak. Fajnie się jedzie? Tak. Super. I Filip, który nawet nie popatrzy. Filip! Co? Nagrywam cię. Dzisiaj witamy znowu. Muszę się żegnać, o zaraz będzie wydała lawa. My już na miejscu, byliśmy u lekarza, teraz przyjechaliśmy sobie do centrum Karpacza. Miało padać, a świeci naprawdę super słońce, także idziemy korzystać z pogody, pochodzić, popatrzeć, co tutaj ciekawego jest i widzimy się później. Mikołaj, a gdzie ty jesteś? Zamówiłeś lodziki? Daki! A czemu nie masz skarpetki w buta? Tu! Tu! Które ci się podoba? Którego lodzika byś zjadł? A taka woróweczka? To! Taki? Tak! Z mango, tak? Tak! Okay. Ale nie ma chyba mango. A jest, pani mówiła, że jest. Bo ja lubię mango. Tak szybko? Dziękuję. No, dziękuję. Proszę bardzo. Zaraz pani przyniesie lody. Lody pani zaraz przyniesie. Tam pani nakłada lody. Dzisiaj dieta, bita śmietana. No. O. Taki. Co masz, Mikuś? Tata. I do malona. Czekoladowego. Pokażesz do kamery? Ale dobra bita śmietana. Czuć, że robią sami. Mama. Dobra, kawa wypita, więc teraz idziemy sobie na spacer. Korzystamy z pogody, bo cały czas jest naprawdę przepięknie. Z tym, że za dużo aut tu jeździ. No, ale nic. Idziemy i zobaczymy. Teraz jesteśmy w jakimś mini parku. Pan przyszedł? Tak! Prowadź. Filip, jak ci się podoba w Karpaczu?
fajnie, muszę lecieć od góry. A jaki on ma kolor? Yellow. Yellow? Masz yellow kwiatuszka? Tu. A pan stoi na górze? Mamo! Wejdziesz sam ze mną. Może nie dzisiaj, co? Nie, ja chcę dzisiaj, tato! Gdzie ty chcesz wejść? Pokaż paluszkę. Tam! Tam, na samą górę? Tak. Pokaż do kamery, Miko, jakiego masz kwiatka. Super kwiatek. Tatusia, ty tam wejdź z widzami. A to mój... Za z widzami chcesz wejść? Tak. A musiałbyś mieć specjalne buty. To nagramy odcinek 48 godzin, Filip wchodzi na Śnieżkę, tak? A ty? Ja nie wchodzę. Nie, ty też wchodź. Ja już tam wchodziłem kiedyś. Ciężko się wchodzi. Tatuś, wejdziesz tam ze mną, proszę. Mikuś, nie wolno. Aha. Wszystkie kwiatki musisz zerwać po drodze? Tak. Tak? Aha, tamte dwa zostawiłeś, wziąłeś sobie co, tego. Co, jak w Karpaczu? No ogólnie, znaczy się na pewno jest dużo lepiej, bo jest mało ludzi. Ale to nie jest mój klimat. Zdecydowanie wolę morze. Ja chcę sobie to wylosować. Albo kalbo zjadę. Ja chcę to sobie wylosować. Już nic nie losujemy, idziemy na obiad, tak? Czy idziemy dalej na spacer, jak chcecie? Idziemy dalej na spacer. Ale ja chcę to sobie wylosować. Nie, pokrzesasz. Czem, czem! Co robisz, Filip? Będę jadł losu z pozeczką. Mikołaj, dobry kurczaczek. Kuku! Ci. Tak, ale mamo, wyjedź tą matkę, bo ja jej nie lubię. Ja ci na talerzu tu położę frytki. Co za paliszki mi podjadają? Au! Jedziesz, Mikołaj? Do babci Ani. Na losu. Jak widzicie, my już w samochodzie. Brzuszki najedzone. Tak. Dobry obiadek był? Tak. Pyszne lody były. I pyszne lody były. Mikuś tak samo najedzony? Tak. Marcinek najedzony? Cześć. Jej, jak to dzisiaj wszyscy jeżdżą, że po prostu masakra. Ja ci. Podsumowując, bardzo polecamy tą restaurację Sowi Duch. Bo powiem wam, że naprawdę jedzenie było... Tak, jedzenie było bardzo dobre i ceny też były naprawdę w porządku. Nawet zgodnie stwierdziliśmy, że chyba u nas w knajpach jest drożej niż było tutaj. Zarówno jeśli chodzi o kawiarnię, jak i o restaurację, więc nie wiem, czy to tylko u nas jest tak drogo, czy to było tak tanio. W każdym razie, jak będziecie, to jak najbardziej polecamy. Obsługa też super. My byliśmy w zasadzie przed taką porą obiadową i było bardzo dużo miejsc, ale jak byliśmy wtedy w Karpaczu w lutym, to kolejka była tam na dobre pół godziny stanie, jak nie lepiej. Ale ogólnie polecamy. Dobra, jesteśmy
na parkingu w galerii. Idziemy jeszcze do TK Maxa. Idę polować na jakiś plecak, także zobaczymy, czy coś się znajdzie. Kupi mi taką maskę. To na następny bal przebierańców, dobra? Dlaczego? Chodź. Ja sobie zabierę tą maskę. Kupi mi takiego... Kupi mi takiego Jace'a. Ale masz psie z psiego patrolu, samochody i psy. Ale takiego nie ma masy. No, ale masz 10 innych, Filip. To wiem. A taki sam. Dobra, w TK Maxie nie było totalnie nic, więc przyjechaliśmy tutaj pod Half Price'a, bo tutaj jest taki konkretny, duży, także idziemy, może tutaj będzie coś ciekawego. My już dojeżdżamy do domu, jak widzieliście, byliśmy jeszcze w Half Price'ie, ale też totalnie nic nie było, także... I byliśmy tu z babcią Ali. Tak, byliśmy u babci. Jechałem na rowerze, widzą jaką przestrzeń. Tak, Filip jeździł na rowerze, odebraliśmy psa. Bardzo szybko. Tak, bardzo szybko. Coś jeszcze chcesz powiedzieć? Tak, jechałem bardzo wolno i hamowałem w tym lasie jeszcze. Tak, tak, to prawda. Ja. Ty też chodziłaś, tak? Tak. Tak, także ja jechałem. Dojeżdżamy już do domu, jest godzina 20. Także będziemy kończyć tego vloga. Dziękujemy Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Pa!